Siemanko wszystkie na moim kanale i w dzisiejszym odcinku przeprowadzi sobie test słuchawek bezprzewodowych do ustnych Wacos w takiej firmie, który się włącza i one środko przeładuje jakby się. A tutaj z tyłu macie wejście na ładowarkę z podładowców. Powiem wam, tutaj jest jeden problem z jedną słuchawką, bo na początku ona mi nie działała. Później działała i do tej pory działa, jest sprawna, ale szybko się rozruchuje jedna słuchawka niż ta druga. No. Czas na takie słuchanie to i około 2-3 godzin słuchania. No. A jeszcze kwota to 45 zł. Jakby ktoś się pytał. No i cóż, może jeszcze wam pokażę, jak się wyglądają. Tak, o malutki. Duszny. No. Tak dla mnie to jest bardzo fajna sprawa, bo te, no, co się zakłada na uszy, to jest jeden problem, bo jak możecie tak nosić, a jak trzeba schować, na przykład jak idziecie do pracy, to trzeba schować do plecaka albo do torby, to jedyny minus, że mogą się połamać. Jednymi właśnie tak się stali, się połamali. No cóż, chyba ja... Nic więcej wam nie powiem na ten temat. Chyba to wszystko. Także cóż. Jeśli wam filmik się spodobał, to łapa w górę, subskrypcję, dzwoneczek, komentarz. No i też jako tako polecam te słuchawki. Trzymajcie się ciepło i na razie. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.